Jest Kacper Majchrzak, 49-58, zakręciłeś się koło życióweczki, no ale brakuje jeszcze, żeby złamać te 49. Brakuje. Słuchaj, no, mam nadzieję, że po południu się uda. No, uda się. Kacper, generalnie 18 czas, 900 by zabrakło. Ze względu na dużą liczbę zawodników jesteś 13. Jak myślisz, czego brakuje? Czego brakuje do tej finałowej ósemki? Brakuje popołudniowego wyścigu, tylko tyle, bo rano pływa się, wiesz, jak każdy pływak, rano raczej jest zamulony, zaspany jeszcze, po południu każdy się rozkręca i wtedy można się ścigać. Czyli miło nam to słyszeć, jest rezerwa. Ja liczę na to, że zrobię życiówkę, że złamię 49 sekund, to jest mój cel i mam nadzieję, że to się uda. Nie wiem, ile otworzyłem teraz tą 50-kę, chciałem to zrobić kapkę wolniej niż zwykle, zawsze zaczynam od tak zwanego wariata i potem puchnę na końcówce. Teraz w sumie też czułem te ostatnie 15 metrów, ale zanim się zacząłem troszeczkę spokojniej. Będę się też kontaktował z trenerem, myślę, że on mi coś tam doradzi. Wszystko mi doradzi, żeby było szybciej. Kacper, bez żadnych kalkulacji, a powiedz, niektórzy zawodnicy płyną na fali troszeczkę lepszych, zdecydowanie lepszych, czy tam na papierze lepszych zawodników. Czy ty też będziesz korzystał z tej taktyki, płynąć na fali pierwsze 50, żeby drugie 50 zaatakować? No, w szlafecie mi się to bardzo dobrze udało. Cały dystans praktycznie pociągnąłem na fali. I dobrze to wyszło. Zobaczymy, jaka teraz będzie możliwość, kto będzie płynął obok. Czy zawodnik, który otwiera szybciej, czy bardziej wytrzymałościowiec, który jednak spokojniej na końcówce daje czadu. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało.